Kochani, chciałbym wam zacytować artykuł o Hazarach autorstwa Majka Harisa. Aby zrozumieć to, co dzieje się we współczesnym świecie, warto czasami cofnąć się do dziejów tego świata, nie do zmanipulowanej historii, czy polityki historycznej, tylko do faktów, które miały miejsce przeważnie za kulisami. Jego sceny politycznej i gospodarczej. Od ponad 1400 lat czyli od pojawienia się na mapach świata Hazarów wszędzie tam, gdzie znajdują się sieją śmierć, zniszczenie i zło. Robią to dzisiaj jednak na znacznie większą skalę niż robili to dawniej, posiadając na terenach azjatyckich własne terytorium. Hazaria została zniszczona przez Sławian Wschodnich oraz Persję, obecnie Iran, około 1250 roku naszej ery. Jest to fakt doskonale udokumentowany historycznie. Persowie i Sławianie Wschodni przez wiele lat bezskutecznie ostrzegali Hazarów przed konsekwencjami ich działań niezgodnych z prawem naturalnym. Narody te wielokrotnie uprzedzały hazarskiego przywódcę Bulana, iż jeżeli Hazarowie nie przestaną pasożytować na swoich sąsiadach, zostaną zniszczeni. Hazarze byli doskonale znani przez ludy ówcześnie zamieszkujące, kraje sąsiadujące z ich terytorium jako kłamcy, oszuści, rabusie, bandyci, gwałciciele, pedofile, mordercy, pasożyty najgorszego sortu oraz złodzieje tożsamości. Ich władca, król Bulan, nie robił nic, aby ten wizerunek zmienić, ponieważ myślał i działał dokładnie tak, jak pozostała część jego ludu. Przed zniszczeniem Hazarii około 1250 roku naszej ery Kraj ten przez ponad 500 lat terroryzował, rabował, mordował oraz pasożytował na sąsiadach i podróżujących przez jego terytorium kupcach. Te endemiczne, hazarskie przestępcze zachowania były instytucjonalnie wspierane przez jego przywódców i tak zwaną kulturę hazarską. W Hazarii nie było rządów prawa. Obowiązywały w niej zasady związane z manipulacją, socjopatią, oszustwem, kłamstwem, zbrodnią, przemocą i złem. Podróżowanie po Hazarii lub znajdowanie się w jej pobliżu było zwykle fatalnym błędem. Zwyczajem było gwałcenie i mordowanie kobiet znajdujących się w pobliżu jej granic. Jeżeli były wystarczająco młode, traktowane były jako niewolnice seksualne. Obecnie wiadomo już po przeprowadzonych przez Johna Hopkinsa badaniach genetycznych, że Hazarzy nie mają absolutnie żadnej starożytnej krwi hebrajskiej. Nie są oni semitami i nigdy nimi nie byli. Uważa się, że pochodzenie Hazarów to połączenie hybryda krwi tureckiej i mongolskiej bez żadnych genetycznych powiązań ze starożytnymi Hebrajczykami. Przywódcy Hazarów twierdzą, iż są Semitami, ale nie mają z Semitami absolutnie żadnych wspólnych przodków, ani oczywiście praw do jakiejkolwiek ziemi na Bliskim Wschodzie. Około 80% Palestyńczyków nosi starożytną hebrajską krew, a tym samym są oni prawdziwymi Semitami i posiadają prawo do palestyńskiego dziedzictwa. Tak więc można uczciwie stwierdzić, że Izraelczycy nie tylko nie są Semitami, ale są największymi antysemitami na całym świecie, ponieważ ukradli palestyńską ziemię i wymordowali już parę milionów Palestyńczyków. W świetle uprawianego przez Izraelczyków ludobójstwa i holokaustu rdzennych palestyńskich Semitów oczywistym jest, że hazarski Izrael jest państwem rasistowskim, które kontynuuje te same antyspołeczne wzorce przestępcze, które doprowadziły do zniszczenia Hazarii około 1250 roku naszej ery. W tym miejscu naszych rozważań pojawia się ważne pytanie: dlaczego sławianie wschodni i Persowie chcieli zniszczyć doszczętnie Hazarię? Przywódcy sławiańscy i perscy postawili Hazarom ultimatum. Ich król Bulan miał wybrać jedną z trzech religii abrahamowych i ustanowić ją urzędowo jako hazarską religię państwową. Bulan miał wprowadzić wybraną przez siebie religię w taki sposób, aby ta służyła jako podstawa zasad uczciwości, etyki dla postępowania mieszkańców Hazarii. Takie zasady wcześniej były im całkowicie nieznane. Król Bulan zgodził się na to ultimatum i wybrał judaistyczną torę jako oficjalną religię państwową Hazarii. Niestety, wilka zawsze ciągnie do lasu. I Hazarzy po chwilowym otrzeźwieniu wrócili do swoich starych bandyckich nawyków i pasożytowania na innych narodach. Zamiast umacniać w swoim narodzie moralność i etykę, Bulan i jego współpracownicy zaczęli uczyć się czarnej magii Talmudyzmu Babilońskiego, lepiej znanej jako kult Bala lub satanizm. Zewnętrznie wygląda ona trochę jak judaistyczna Tora i może imitować prawdziwą religię, lecz nie ma z nią nic wspólnego. Na początku XVIII wieku. Magię tą wykorzystano ponownie, aby stworzyć tak zwaną masonerię, która od początku do końca była pomysłem hazarskim, w pełni przez nich zarządzanym i kontrolowanym, i tak jest do dzisiaj. Jeżeli jakimkolwiek masonom wydaje się inaczej, to wyłącznie tak im się wydaje. Ale wróćmy do hazarów. Ich władca nauczył się czarnej sztuki babilońskiego talmudyzmu i praktykował tajne obszędy okultystycznej, satanistycznej demonologii wyłącznie po to, aby zdobyć więcej władzy i bogactwa. Bulan, stosując zasady talmudyzmu babilońskiego, kult Bala-satanizm doskonale je maskował, udając, że wyznaje prawosławny judaizm. Która była okładką, a to, co było w środku, nie miało nic wspólnego z jakąkolwiek religią. Pod maską religijności działy się rzeczy jeszcze gorsze niż wcześniej, kiedy hazarzy otwarcie okazywali swoje okrutne cechy. Około 1250 roku naszej ery sytuacja stała się całkowicie nie do przyjęcia i sławianie wschodni, rusini, oraz ich genetyczni bracia Persowie postanowili wspólnie zaatakować i zniszczyć Hazarnię. Król i jego dwór zostali ostrzeżeni przez swoich szpiegów i najwyższa szlachta hazarska uciekła z wielkim, zdobytym drogą rozbojów bogactwem. Trudno jest poznać wszystkie szczegóły dotyczące ucieczki hazarskich rodzin królewskich, ale wszystkie przezłanki wskazują na to, iż praktykując czarną magię talmudyzmu babilońskiego, wyemigrowali oni do Włoch i innych krajów Europy Zachodniej. Dokumenty związane z dziejami hazarów zostały bardzo dokładnie usunięte z większości bibliotek w świecie zachodnim i trzeba się mocno natrudzić, aby cokolwiek odnaleźć. Na szczęście Aleksander Sołżenicyn przed swoją śmiercią odnalazł sporo informacji o hazarskich dziejach i ocalił je dla potomnych. Prawda o zniszczeniu króla Bulana i Hazarii przez Sławian i Persów jest do dzisiaj ściśle strzeżoną tajemnicą. A przywódcy hazarscy bardzo obawiają się ujawnienia jej publicznie. Hazarowie obawiają się również ujawnienia okrutnej prawdy. O ich uczestnictwie w satanistycznych mszach i składania ofiar z dzieci, które, jak wierzyli i wierzą do dzisiaj, zapewniają im siłę niezbędną do manipulowania innymi ludźmi. Hazarzy po swojej ucieczce szybko stali się znani w świecie jako niezwykle sprawni oszuści, podszuwający się pod inne narodowości, twierdząc, iż są częścią ich dziedzictwa genetycznego i kulturowego. Hazarskie rody królewskie, stały się z biegiem czasu bardzo biegłe w babilońskiej czarnej talmudycznej magii. I zaczęły powiększać swoje bogactwo, wprowadzając do życia społeczno-gospodarczego w Europy zgubną lichwę, czyli magię pieniądza, pozwalającą tworzyć pieniądze z niczego. Podszywali się przy tym pod przedstawicieli starożytnej hebrajskiej krwi. Wkrótce stali się watykańskimi bankierami, znanymi jako Żydzi. To pomogło im w dotarciu do królów i członków rodzin królewskich wielu narodów europejskich. Jako bogaci bankierzy zostali zaakceptowani przez włoskie rodziny szlacheckie, które nauczyli, podobnie jak wcześniej, mieszkańców Watykanu talmudycznych praktyk związanych z ofiarami z dzieci. Hazarze zostali zaakceptowani przez tzw. starą czarną szlachtę. Zbliżył ich do siebie ten sam kult w Szatana oraz podobne rytuały okultystyczne, a zwłaszcza składanie ofiar z bezbronnych dzieci. Wkrótce hazarzy znaleźli drogę do brytyjskich rodzin królewskich i innych powiązanych z nimi więzami krwi europejskich rodzin królewskich. Najważniejsi przywódcy hazarscy stali się znani w kręgach magnaterii europejskiej i rozpoznawani dzięki umiejętnościom zakulisowych gier politycznych, a zwłaszcza praktykowanych intryk i szantażu. Hazarzy szybko stali się specjalistami w zakresie produkcji i stosowania uzależniających leków, narkotyków oraz specjalnych trucizn którymi traktowano niepokornych a objawy ich stosowania przypominały zwykłe schorzenia zdrowotne. Po stworzeniu masonerii przejęli kontrolę nad City of London, a po upadku Napoleona zaczęli przejmować kontrolę nad systemem monetarnym poszczególnych państw i kontynentów, tworząc prywatny system dystrybucji pieniądza posługujący się zgubną lichwą. Dzisiaj Lichwa została uznana oprócz Banku Irańskiego i niewielkiej części świata arabskiego za jedyny system tworzenia pieniądza, który stał się towarem, a w połowie XX wieku przestał mieć pokrycie w złocie, a jego kreacja została powiązana z długami poszczególnych państw i narodów. W ten sposób hazarzy wykupują dzisiaj wszystko, co tylko można kupić, za pusty, wydrukowany przez nich pieniądz dłużny. Sprowadzając te państwa i ich mieszkańców do roli niewolników. Cofnijmy się jednak do początku XX wieku, kiedy hazarzy przejęli system tworzenia i dystrybucji monetarnej USA, tworząc w 1913 roku własny system bankowy, tzw. prywatny system rezerwy federalnej. Dokonali tego, jak zwykle, za pomocą wyrafinowanego przekupstwa, szantażu i manipulacji. Trzeba było przecież zdobyć wystarczającą liczbę głosów w kongresie i poparcie prezydenta, aby stworzyć tę nielegalną, niekonstytucyjną instytucję, nazywaną przez ludzi świadomych największą zbrodnią finansową w historii. A był to rok 1913, i dzięki temu mogła szybko wybuchnąć, bo już w 1914 roku najpierw przygotowywana przez nich pierwsza, a potem w 1939 roku druga wojna światowa. Wszystko to mogło wydarzyć się wyłącznie dzięki uzyskaniu przez hazarów pełnej kontroli nad produkcją i dystrybucją pieniądza. W tym wypadku dolara amerykańskiego, który stał się dzięki tym hazarskim wojnom praktycznie najważniejszą walutą świata. Podsumowując, hazarzy przejęli z czasem lub utworzyli nowe amerykańskie partie polityczne, instytucje rządowe i korporacje, organy ścigania i wojsko. Pozwoliło to im pasożytować na USA i jej mieszkańcach. Wielkie rodziny Kaganów, Rockefellerów, Rothschildów, Morganów i wielu, wielu innych znanych i mniej znanych hazarów przyjmowały całe sektory amerykańskiej gospodarki. Opisał to w swoich książkach John Perkins. Motto hazarów, które aktualne jest również dzisiaj, brzmi: Wszystkich na świecie można kupić. Ale gdyby ktoś nie chciał się sprzedać, można go zawsze zmusić do uległości szantażem. Pominąć lub po prostu zabić. Dzięki wprowadzeniu w życie tej doktryny wszystkie kanały kreujące i dystrybuujące pieniądz w Europie i na świecie zostały przez hazarów przejęte. Jedynie niektóre narody islamskie odmówiły utworzenia systemów bankowych ze zgubną lichwą, a większość z nich już zapłaciła za to cenę. Swej niepodległości, a reszta jest celem do zniszczenia przez przywódców hazarskich rękoma armii USA. Hazarska światowa mafia używa swoich wpływów do manipulowania również takimi krajami jak Rosja i Chiny oraz nielicznymi niepodległymi krajami Bliskiego Wschodu. Pomimo niezgody tych krajów na prowadzenie w nich hazarskiej bankowości, w sposób pośredni wpływają na ich potencjał gospodarczy i finansowy. Podsumowując, władcy hazarów mogą wcale nie być genetycznymi ludźmi, mogą być hybrydami ludzi i gadów, o czym może świadczyć kompletny brak empatii w stosunku do innych. Niektórzy sugerują, że Psychopatologia kryminalna jest oparta na podstawach instytucjonalnych i kulturowych. Inni twierdzą, że jej podłoże jest genetyczne, ale do dzisiaj ta kwestia pozostaje jeszcze naukowo niezbadana. Kiedy król Bulan ogłosił, że wybrał judaizm dla siebie i poddanych, jako oficjalną religię państwową Hazarów, kłamał i nadal promował satanistyczne praktyki czarnej magii, rytuałów okultystycznych. Takich jak pedofilia i ofiary z dzieci. Przez ponad 1400 lat przywódcy chazarscy jedynie udoskonalili swoje metody. Posługując się lichwą i zbrodnią, niszczyli całe narody, a ostatnio wykorzystywali do tego amerykańskie wojska będące odpowiedzialne za wojenne ludobójstwa. Wygląda na to, że wkrótce cały świat powtórzy działania Sławian i Persów. Sprzed 1400 lat i zniszczy to, co hazarzy zbudowali na krwi winnych, tworząc swoje finansowe imperium i niewyobrażalne morze cierpienia. Hazarzy dzisiaj bronią się przed zniszczeniem, a ponieważ wiedzą, że najlepszym sposobem obrony jest atak, stworzyli po nieudanej próbie pandemii świńskiej grypy w 2009 roku, która była ich próbą generalną. Blandemie korona świrusa SARS-CoV-19. Mieszkańcy Ziemi w dobie internetu dowiadują się o hazarskim problemie, a największym, o największym problemie na świecie i mają dosyć ich władzy. Hazarskie City of London prywatna posiadłość Rothschildów, kontrolująca również Rosję, zostaje wyeliminowana w najbliższym czasie. Tylko zniszczenie tej bazy hazarskiego dowództwa zakończy hazarską kontrolę i władzę na świecie. Hazarowie posiadają swoje ponadczasowe, międzypokoleniowe urazy. Rewolucja bolszewicka była zemstą na sławiańskiej Rosji za zniszczenie hazarii w około 1250 roku naszej ery. Około 80% bolszewików to hazarianie. Którzy gwałcili, plądrowali, torturowali i wymordowali ponad 100 milionów niehazarskich obywateli, przede wszystkim sławian. Bolszewizm był hazarianizmem w przebraniu. To samo dotyczy chińskiego maoizmu. Ameryka została również zinfiltrowana i opanowana przez bolszewicką hazarską mafię Rothschilda która ma na celu zniszczenie wszystkiego, co nie jest tworem hazarów, czyli wszystkiego, co dzieje się na świecie, zgodnie z prawem naturalnym.